Starożytny Egipt, tyran, który dzierży władzę i mumia, która powraca, a za nią kroczy ciemność. Zapraszam Was, kochani, na bezsenną środę. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, nieco tajemniczy dzień. Wita Was Olga z Wielkiego Buka. Nie wiem, kochani, jak Wy, ale kiedy miałam jakieś takie 10, 11, 12 lat, to miałam absolutnie starożytną, egiptologiczną nawet, obsesję. Razem z moją świętej pamięci przyjaciółką Asią marzyłyśmy, by być archeolożkami, by być egiptolożkami, by przenieść się tam i rozkopywać właśnie i odkrywać starożytne groby. Rysowałyśmy hieroglify, pożerałyśmy ciekawostki historyczne, gdzie tylko się dało je znaleźć, a taką wisienką na torcie, słuchajcie, był wtedy film z Brendanem Fraserem, który wszedł właśnie jakoś tak u szczytu naszej egiptologicznej obsesji. Lata minęły, z tych starożytno-archeologiczno-egiptologicznych marzeń zostały no nici, ale słuchajcie, do starożytności, do starożytnego Egiptu szczególnie wciąż mam słabość i bardzo, bardzo lubię właśnie nawiązania do tamtych czasów, do tamtego miejsca, zarówno w literaturze, jak i w filmie, w serialach, no w kulturze po prostu. I to pewnie właśnie dlatego Mumia Pawła Leśniaka od razu przyciągnęła moją uwagę. To pierwszy tom serii, który recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Nocą i słuchajcie na dokładkę, to również tej książce towarzyszy komiks rysowany również przez Pawła Leśniaka, a który jest jakby uzupełnieniem powieści, chociaż można go też czytać osobno. I tak, kochani, jest to bardzo intrygująca mieszanka gatunków, w którym również groza odgrywa bardzo ważną rolę. Zresztą posłuchajcie. Egipt, prawie 1500 lat przed naszą erą, panowanie faraona Echnatona. Ten tyraniczny władca ma jeden cel, pragnie wielkiej zmiany, pragnie nowego porządku, pragnie obudzić mumię. Pośród ludu już krążą plotki o jej przebudzeniu, krążą plotki o ciemności, która za nią idzie. W mumię nie wierzy jednak młody Moze. Moze, który dopiero wkracza w dorosłość, który dopiero stał się mężczyzną. Buntuje się oczywiście przeciw ustalonemu porządkowi. Pragnie walczyć z niesprawiedliwością. Mumia jednak musi jakoś wierzyć w niego, dlatego że nawiedza Mozego w snach. Nie zapytam dzisiaj tradycyjnie, czy mumia Pawła Leśniaka straszy, dlatego że jak to bywa z takimi starożytnymi opowieściami, z opowieściami o mumiach, o takich potworach, co wracają z grobu, to bardzo często one nie do końca straszą, a groza zaledwie owiewa nas, niż tak straszy przebrzydle. Zresztą widać tutaj, że autor po niepokojącym naprawdę wstępie trochę zmienił kurs. Skupił się raczej na intrydze sensacyjno-przygodowej, z takim naciskiem na motyw dorastania. Mamy tu stawanie się mężczyzną, podejmowanie odpowiedzialności. Tym samym jego mumia wydaje mi się być takim starożytnym trochę Bildungsroman, wiecie o co chodzi. Taką opowieścią o stawaniu się, o dojrzewaniu młodego bohatera, o kształtowaniu się jego skomplikowanej osobowości. Starożytne artefakty, ożywiona mumia, cała watacha niesamowitości, która za nią kroczy, zdaje się być tutaj raczej takim tłem dla działań bohatera. A ten, słuchajcie, pragnie sprzeciwić się władzy, pragnie sprzeciwić się niesprawiedliwości. Marzy o wielkim buncie. To, co moim zdaniem warto w Mumii docenić, to fakt, że akcja przenosi nas prosto, słuchajcie, w ramiona starożytności. U Leśniaka nie ma zemsty po stuleciach, nie ma archeologów, jesteśmy tu i teraz. Przenosimy się w czasie do naprawdę ciekawie oddanej starożytnej rzeczywistości. I ciekawe, że Paweł Leśniak wybrał na czas akcji swojej powieści właśnie czasy i lata panowania faraona Echnatona. Ten był przecież, słuchajcie, reformatorem. On pragnął odmienić Egipt, on pragnął tej właśnie wielkiej zmiany. Pragnął wznieść kult jednego Boga. Co w sumie nawet mu się udało, no ale z czasem oczywiście Egipt powrócił do wielobóstwa. Trudno jednak ocenić, na ile ta prawdziwa postać faraona inspirowała tutaj autora, niemniej jeśli wybrał celowo właśnie to imię i celowo wybrał te czasy, no to były to czasy szczególne.
Nie jest powiedziane, że i mumia, i klątwa, i dawni bogowie nie mogli kroczyć pomiędzy ludźmi, by przypominać o swojej niegasnącej władzy. To, czego miłośnicy bezsenności mogą faktycznie żałować, sięgając po mumię, to to, że po tym intrygującym, faktycznie niepokojącym wstępie, no ta niesamowitość, a raczej właśnie ten niepokój, trochę się rozrzedza. Paweł Leśniak postawił tutaj na akcję, na dialogi, również postawił na scenę walki. Mamy tutaj bardzo dużo opisów stricte fizycznych. To natomiast pozostawia bardzo szerokie pole dla wyobraźni samego czytelnika. To od nas, słuchajcie, zależy, czy wybierzemy mroczną, bardzo taką ciemną aurę dla całej tej historii, czy raczej właśnie naświetloną słońcem, piaskiem, taką atmosferę większej przygody. To, co jednak mogę Wam powiedzieć, to to, że u Pawła Leśniaka, podobnie jak u Anne Rice w jej cyklu o mumii, no mamy przede wszystkim niezobowiązującą frajdę z lektury. Mumia przynosi nas w czasie, kreuje i przygodę, i intrygę, opowieść o dorastaniu z takim filmowym twistem. Mamy tutaj również pełno zwrotów fabularnych, tak jak powiedziałam, pędzącej akcji, która nie pozwala nam się zatrzymać. Może nie jest przerażająco, ale myślę, że będziemy się dobrze bawić, tym bardziej jeżeli lubicie właśnie takie mumiowe, starożytne klimaty. Nie inaczej. Warto również zaznaczyć, że jest to początek historii i jestem ciekawa, gdzie dalej zabierze nas mumia. Mumię od wydawnictwa Nocą również mam dla Was do wygrania od wydawnictwa Nocą. Pytanie konkursowe brzmi, który wielki potwór ze wszystkich potwornych opowieści, jakie są filmowych, serialowych, książkowych, komiksowych, wiecie doskonale o co chodzi, jest według Was najciekawszym z potworów właśnie i dlaczego? Swoje odpowiedzi pisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę, słuchajcie, jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Ja bym, słuchajcie, w tej mumii troszkę przykręciła światło, dodała więcej mroku, ale słuchajcie, od czego jest wyobraźnia. Tak jak powiedziałam, Paweł Leśniak pozostawia tutaj sporo do popisu właśnie dla wyobraźni czytelnika. Mamy mnóstwo akcji, mamy mnóstwo zwrotów fabularnych. No mam nadzieję, że ta historia spodoba się Wam, tym bardziej jeżeli lubicie właśnie historię z mumiami, historię o starożytności, historię o tych, co zostają wskrzeszeni i niosą terror i zniszczenie. Warto również zaznaczyć, że tak jak powiedziałam, tutaj głównym bohaterem jest nasz Moze, młody chłopak, a raczej młody mężczyzna, bo ta właśnie cezura, to wkroczenie w dorosłość i wybranie, dokonanie pewnych wyborów i odpowiedzialność za nie są bardzo również ważne w tej historii. Jestem ciekawa, czy ktoś już z Was mumię czytał, czy lubicie właśnie starożytne klimaty, czy też tak mieliście, jak byliście młodzi, że wkręcili się totalnie właśnie w starożytność, w egiptologię, no i marzyliście, tak jak ja, trochę o tym, żeby teraz chociażby tworzyć jak to wielkie muzeum w Luksorze. Słuchajcie, czytam o tym i to jest absolutnie niesamowite. No ale nie o starożytności, nie o Egipcie miałam mówić. Mumia Pawła Leśniaka, możecie również sobie o niej poczytać na blogu Wielkiego Buka. No a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! Możecie sobie również posłuchać o magicznym piórku Gwendy Richarda Chismara, kontynuacja dziejów Gwendy, niepokojąca, bardzo fajna, również dla miłośników kryminału, a ja Was tutaj zapraszam, słuchajcie, do subskrypcji, no i bawcie się dobrze. Do zobaczenia!